Po raz kolejny spotykamy się w hali olimpijczyków, żeby zobaczyć zmagania uczniów, tym razem dwa ognie. Inicjatywa powstała parę lat temu. Pomysł powstał od Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Urząd Miasta w Łomży, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Co roku włącza się w tą akcję. Akcja niezwykle ciekawa, bo ma na celu oderwanie naszych uczniów, naszej młodzieży od innych możliwości, które mogliby mieć w pierwszy dzień wiosny. Widzimy, że dużo młodzieży zjawiło się dzisiaj w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 i dzisiaj w takim pozytywnym znaczeniu będą świętować pierwszy dzień wiosny. Rywalizacja sportowa niesie ze sobą wiele emocji i powoduje też, że można oderwać dzieci i młodzież od innych atrakcji, niekoniecznie tych dobrych związanych ze świętowaniem pierwszego dnia wiosny. Prezentujemy szkołę gimnazjum imienia Pawła II w Nowogrodzie. Atmosfera bardzo fajna i bardzo fajny pomysł, żeby dzieci nie uciekały ze szkoły i myślę, że dużo osób podziela moje zdanie. Kolejny raz organizujecie Czas dla Młodzieży w Dniu Wagarowicza, w pierwszym dniu wiosny. Co to ma na celu? Szczególnym kierunkiem tych działań to jest zapobieganie demoralizacji młodzieży. Chodzi o to, żeby młodzież w takim dniu jak dzisiaj, czyli w Dniu Wagarowicza, w pierwszym dniu wiosny, miała zorganizowany czas w sposób taki, jak tu widać dzisiaj u nas, u mnie za plecami, czyli żeby mogła się rozwijać i nie przychodziły jej do głowy dziwne różne rzeczy, które mogłyby przychodzić, gdyby tego czasu zorganizowanego nie miały. Z tego też względu przy pomocy i Urzędu Miasta, i Starostwa, jak również tutaj dyrektora Mosiru, już kolejny raz zorganizowaliśmy takie przedsięwzięcie mające na celu właśnie propagowanie sportu wśród młodzieży. Szukamy nowych rozwiązań. Wcześniej była to piłka siatkowa, piłka nożna, teraz sport, jakim zgrał dwa ognie, to jest sport dosyć zapomniany, dlatego też warto sobie przypomnieć zasady i reguły tej gry. I myślę, że taka akcja będzie trwała jeszcze w kolejnych latach. Jest to impreza zorganizowana dla gimnazjalistów. W dzisiejszej imprezie biorą udział gimnazjum nr 1 w Łomży, nr 2, również gimnazjum nr 8 w Łomży i gimnazjum z Nowogrodu. Jak wam się grało, bo wygraliście teraz ten mecz? No, grało się w sumie dobrze, tak, ale no, trochę ciężko było wygrać. A znacie tą grę? W ogóle graliście wcześniej w Dwa Ognie, bo to dosyć zapomniana gra. Znaczy, no, często na WF-ie gramy w Dwa Ognie, tak. Dlatego. Jaką przyjęliście taktykę? Generalnie chłopaki bardziej brali te piłki, a dziewczyny jednak uciekały. Zapraszamy wszystkich na dni otwarte do publicznego gimnazjum nr 1, które odbędą się w piątek 24 marca.
Walczyłaś dzielnie, ale jednak przegraliście. Tak, niestety, jakoś tak wyszło. I co teraz? No, jeszcze chyba będziemy grać jeden mecz, ale nie jestem pewna. A jak w ogóle turniej ci się podoba? Fajnie, tak. Grałaś? Tak, grałam. Jak było? Dobrze, myślę, że dobrze. Jak sobie radziliście? No, na samym początku to tak ten pierwszy mecz, tak trochę źle, ale ten drugi to już lepiej. Został jeszcze jeden mecz, zobaczymy jak się, może uda się nawet wygrać. A jak oceniasz poziom rozgrywek? Tak szczerze, za bardzo dwoma dniami się nie interesowałem. Dopiero wczoraj się dowiedziałem, że tutaj przyjedziemy. No i jako na pierwszy raz wydaje mi się, że dobrze nam idzie. Dzisiejszy turniej jak było? Było bardzo dobrze. Dzięki długim przygotowaniom i ciężkiej walce wygraliśmy ten turniej. No i chcemy... No to jest twoja kolej, proszę bardzo. Bardzo dobry turniej, wysokiej klasy. Najlepsze zespoły. Najcięższe, najtrudniejsze zespoły, właśnie. Daliśmy radę. Słuchajcie, ale gdyby nie to, że zabrakło dziewczynie czasu, to chyba by was rozwaliła, co? Nie ma takiej... No o, nie ma takiej... Ale drużyna została dyskwalifikowana za grę na czas. Nie, to ja myślę, że po prostu daliśmy jej... Nie chcieliśmy jej zbić, bo szkoda po prostu dziewczyny. No, szkoda, szkoda. Naprawdę. Ale było dobrze, było dobrze. Pierwszy dzień wiosny z Mosirem i Komendą Miejską Policji w Łomży dobiega końca. Wszystkim dziękujemy za świetną zabawę, a zwycięzcom gratulujemy. Do zobaczenia za rok!